Panie profesorze, mamy pierwszy przypadek małpiej ospy we Wrocławiu. Ten pacjent leży w pana szpitalu. Jak w tej chwili czuje się ta osoba? Został przyjęty do mojej kliniki, mojego oddziału, bo klinika bazuje na oddziale wojewódzkim. Czuję się dobrze. Jest to zakażenie już krajowe, ponieważ ten pacjent nie wyjeżdżał poza granicę naszego kraju. Oczywiście osoba z kontaktu to już będzie element dochodzenia sanepidu. Czuję się dobrze. Ma typowe zmiany dla ospy. Znaczy nie zupełnie typowe, na części skóry ma typowe zmiany, prawda, dla ospy małpiej. Pozostałe są zupełnie odbiegające, stąd takie były wątpliwości diagnostyczne. Panie profesorze, otrzymaliśmy potwierdzenie z PZH, leczymy go objawowo, nie wymaga jakiejś agresywnej terapii, poszukiwaniu leków swoistych, one są drogie i trudno dostępne. Panie profesorze, czy wiadomo, jak doszło i gdzie doszło do zakażenia tego pacjenta? Doszło na terenie kraju, wiemy jak doszło, ale to jest przedmiot dochodzeń sanepidu, ponieważ pacjent można zidentyfikować, nie mogę przekazać takiej informacji. Panie profesorze, przypomnijmy raz jeszcze, jakie objawy charakterystyczne dla małpiej ospy miał właśnie ten pacjent, który leżał u pana na oddziale? No wie pan, poczuł się źle, pojawia się gorączka, powiększenie węzłu chłonnych, łączono ze wszystkim, pojawia się wysypka zupełnie niespecyficzna i trzy takie zmiany. Ktoś przysłał, czujny lekarz POZ-u przysłał. Przysyłają nam dziesiątki takich osób, których w ogóle oczywiście nie ma nic wspólnego to z małpią ospą, prawda, jako taką, najczęściej są to półpasiec albo wiatrówka, albo wirus koksaki. No i ponieważ zmiany były tak charakterystyczne, uznałem, że to jest podejrzenie ospy małpiej. No i się potwierdziło. Panie profesorze, Pomijam, że jest w tej grupie ryzyka nabycia zakażenia. Panie profesorze, skoro trafia do was sporo takich przypadków z podejrzeniem właśnie tej małpiej ospy, czy ona jest trudna do rozpoznania przez specjalistów? Wie pani, no przecież myśmy tego praktycznie nie widzieli, tych przypadków jako takich. Znamy to na podstawie piśmiennictwa, ale znając opisy, jak wygląda ospa i te zmiany na skórze, plus to, co dane pojawia się w piśmiennictwa z Afryki, z Portugalii, Belgii, gdzie było więcej tych przypadków, rozpoznanie praktycznie jest w pewnych sytuacjach jednoznaczne. Panie profesorze, jak długo może potrwać hospitalizacja i leczenie tego chorego? No wie pan, nie jest to ustalone. Myślę, że 2-3 tygodnie na pewno. Kwestia infekcyjności tego pacjenta i przeniesienia. Najważniejsze to jest jednak wychwycić źródło tego zakażenia, bo to jest źródło krajowe. Panie profesorze, jak to zrobić, jak to wychwycić? Czy trzeba odizolować te osoby, z którymi miał kontakt właśnie ten zakażony? No wie pani, tak, bo jednak jest jakieś źródło, gdzieś się pacjent zakaził. To jest przewód do dochodzenia sanepidu jako takiego. Wiemy, że on na pewno wyjeżdżał z kraju, więc jest to tutejsze źródło polskie już. Panie profesorze, wspomniał pan, że leczenie jest objawowe, ale na czym dokładnie opiera się to leczenie? Jak leczy się Wie pani, leczenie objawowe, no środki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, środki na zewnętrzne, na te zmiany skórne jako takie, one są w formie krostek tego pacjenta, nie są masywne. On ma jeszcze szereg innych zmian na skórze, zupełnie odbiegających od obrazu ospy, ale czuje się dobrze i coraz lepiej. Przestał od wczoraj gorączkować. Panie profesorze, tych przypadków zakażeń małpią ospą jest coraz więcej w Polsce, coraz więcej także w Europie. Czy musimy, czy też możemy obawiać się epidemii małpiej ospy? Nie, proszę państwa, to nie wpadajmy w szaleństwa. Ile tych plag egipskich może na tą Polskę spływać w ciągu jednego półrocza, prawda? Może starczy. Jest przypadki ospy, rozprzestrzenia się. Za chwilę będzie kolejna choroba. To choroba nie jest tak zakaźna, jak powiedzmy, jak COVID czy grypa jako taka. No i te przypadki będą, prawda? I trzeba się tylko przygotować i umieć je rozpoznawać, nie wpadać w panikę. Nam po 3-4 razy dziennie przesyłają wiatrówki lub państwo uważają, że ospa. To nie jest. Ospa jest rzadką chorobą na terenie kraju i dotyczy raczej ludzi młodszych wiekowo.